Albert Odzinkowski na gali TFL8, tym razem w roli narożnika. Jedna sprawa. Twój słynny kaskaderski popis ostatnio na drodze do treningu. No teraz już się śmiejemy, wtedy nie było do śmiechu, ale właśnie olbrzymia reakcja. Mnóstwo osób jakimś cudem myślało chyba, że włamałem ci się na telefon generalnie i stamtąd miałem te zdjęcia jakby. Możesz potwierdzić, że nie. Czy włamałem się? Nie no. Dobra, włamałeś. nie włamał. No, Kamil zrobił zdjęcia, poszły zdjęcia dalej, no. Także potem ty wrzuciłeś artykuł, wszyscy się o tym dowiedzieli. Tak. Bo generalnie to jest takie męskie, ja tak miałem też, jak miałem wypadek, że zawsze się fotografujemy. Po wszystkim, że jest okej, w sumie się śmiejemy. Dobra mina do złej gry, że tak powiem. No ja sobie tam selfie nie robiłem akurat, nie? Tylko jak po 20 minutach jakby przyjechałem na Erkę, to już był tam i Rafał, i Jasiek, i Siebie. I przyjechali, mówi, chcesz zobaczyć jak wyglądasz, zrobili mi zdjęcie, nie, i to było, no nie, na pewno nie myślałem o zdjęciach, nie, no. Tylko cieszyłem się w ogóle, to że tylko żyję. Tylko ja w takim razie wtedy o swoich myślałem, jak ja miałem swój. Powiedz, generalnie, jak u ciebie teraz jest zdrowotnie i czy ty w ogóle jesteś w stanie już tak przygotowywać się do czegokolwiek? Znaczy, już trenuję, no wiadomo, jeszcze nie sparuję i tak dalej, bo fajnie wyglądam ogólnie trochę, mógłbym grać Freddy Kruegera, którąś tam część. No nigdy jakoś tam ładny nie byłem, może przystojny, może teraz troszkę już nie, ale no tak wiadomo, żartobliwie. No jestem w pełni sił, w sensie takim, że jestem w stanie trenować, jestem w stanie robić treningi motoryczne, robić sobie tą technikę, wiadomo, że jeszcze nie sparuję, wydaje mi się, że jeszcze tam... No jeszcze muszę mieć jedno takie badanie, które potwierdzi, że będę mógł sobie sparować i wydaje mi się, że na FEN będę już gotowy w 100%. No. Znaczy, no musisz właśnie. Paweł Żelazowski, no muszę przyznać, nie wiem teraz kto, ale generalnie albo ty, albo Paweł na początku nie był taki jakby za tym pojedynkiem, kiedy go usłyszeliście, z jakiegoś powodu. Byłeś fanem tego pomysłu? To znaczy, ja uważam w ten sposób, no mamy tak mocną kategorię 77 w półśredniej, w większości się znamy osobiście i tak dalej. No i tak naprawdę to jest tylko kwestia czasu, kiedy, była kwestia czasu, kiedy jednie z drugim się spotka, no tak naprawdę to mogło też być, każdy mógł być inny, prawda, tak naprawdę. Ja uważam, że przede wszystkim to są moje marzenia i tak samo każdy z tych chłopaków, którzy są w tej kategorii 77 ma swoje marzenia i... Każdy chce te marzenia zrealizować. Nikt ten, jeśli jak ja bym na przykład, nie wiem, miał się bić z tobą, to bym ci na pewno nie oddał swoich marzeń, nie? No i tak naprawdę, no cóż, jest walka i trzeba się bić, prawda? Pewnie. Coś takiego specjalnego przygotujesz na walkę z Pawłem, bo to jest wymagający rywal. Miał, zdaje się, walkę roku, tak? W poprzednim roku, tak także... No jest wymagający. No, Paweł, to uważam, że to jest tak naprawdę to... moje tak zdanie, najmocniejszy ze wszystkich tych rywali, chociaż każdy tam jest mocny i tak dalej. Szykuje się wszystkim świetna walka, na pewno ta walka zwycięzcy da dużo, czy mi, czy Pawłowi, na pewno wśród włodarzy FEN-u, jak oni sobie jakoś tam układają tą swoją drabinkę, też w kwestii na pewno walki o pas. No cóż, ja będę gotowy na 100%, tak naprawdę to cieszę się, że mogę walczyć z takim zawodnikiem jak Paweł. Paweł jest świetnym zawodnikiem, no i ja przygotuję się na 100%, prawda? Cieszę się, że po prostu mogę się bić z takimi zawodnikami na takim poziomie. No to w takim razie nie mogę się doczekać. Jeszcze raz powodzenia życzę w przygotowaniach. No, dziękuję i zdrówka. Bardzo.